Dzień dobry Państwu. Jesteśmy tutaj w nieprzypadkowym miejscu. Znajdujemy się przed gmachem głównym Politechniki Gdańskiej, miejscem niezwykłym, o wielkiej duszy. Jestem tutaj w otoczeniu panów profesorów właśnie z Politechniki Gdańskiej, więc pozwolę sobie jako gość tak naprawdę na tym terenie na wstępie oddać głos panu profesorowi Stepkowskiemu. Dzień dobry Państwu. Ja jestem współzałożycielem Akademickiego Klubu Obywatelskiego, no i pełnię obowiązki przewodniczącego tego klubu, no i właśnie chciałem nawiązać do spotkania, jakie nasz klub miał w Politechnice Gdańskiej tydzień temu z panem mecenasem Kacprem Płażyńskim, kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Gdańska. I po tym spotkaniu, zaraz powiem chwilę, co tam było, klub zdecydował się, że tak powiem, udzielić mocnego poparcia i wsparcia panu mecenasowi w tych wyborach. Kandydat, jeśli tak można powiedzieć, zaprezentował nie tylko jako jedyny z wszystkich kandydatów na prezydenta bardzo ciekawy program współpracy samorządu ze środowiskiem akademickim, którego częścią jest nasz klub, ale również, że tak powiem, szersze wymiary swojej działalności. Pod działalność obywatelską pan mecenas rozumie jako spełnianie paradygmatu służby obywatelskiej. To nam się bardzo podobało i wydaje się, że to powinno być wprowadzone w Gdańsku i nie tylko. Nie, może tak samo ważną, może i ważniejszą jest bardzo patriotyczna postawa pana mecenasa. Wiemy, że współcześni włodarze Gdańska flirtują trochę z resentymentami niemieckimi, szczególnie z tego złego okresu, gdy Gdańsk był wolnym miastem. Tu na Politechnice mieliśmy wtedy relegowanie polskich i bicie polskich studentów. I, że tak powiem, nie podoba nam się polityka władz aktualnych. Pan mecenas powiedział, że zdecydowanie się temu przeciwstawi. Summa summarum, wystosowaliśmy taki apel poparcia przez nasz klub, gdzie podpisało się pod nim 64 członków. Połowa to są profesorowie i doktorzy habilitowani z trzech uczelni, Politechniki, Uniwersytetu, Uniwersytetu Medycznego. Nawet byli rektorzy i byli prorektorzy i aktualni prorektorzy tych uczelni. To tyle chciałbym Państwu zakomunikować. No. Panie profesorze, tutaj właśnie jest jeden z aktualnych panów rektorów, więc panie profesorze. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym podkreślić to, że nowa ustawa wdrażana w tej chwili, tak zwana ustawa 2.0, daje bardzo duże możliwości współpracy samorządu lokalnego, czyli i miejskiego, i wojewódzkiego z uczelniami. Będzie możliwe sfinansowanie wspólnych przedsięwzięć, to co do tej pory nie było możliwe. Jest to bardzo istotne, dlatego że obserwujemy taki ogólnoeuropejski trend tworzenia centrów naukowo-technologicznych we ścisłej współpracy uczelni, otoczenia gospodarczego, ale też właśnie samorządu lokalnego. To jest bardzo ważne, żeby wspólnie wypracowywać pewne kierunki rozwoju dyscyplin naukowych, dyscyplin gospodarczych, ekonomicznych kierunków, żeby koncentrować wysiłki. Tylko koncentracja wysiłków daje możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych rezultatów. I widzimy taką możliwość. Gdańsk, Trójmiasto w ogóle, jest centrum bardzo znanym technologii IT. Rozwijają się znakomicie firmy branży informatycznej, ale tworzą się też nowe zupełnie kierunki badań i wdrożeń, w tym tutaj pan profesor Andrzej Stepnowski zaproponował 2 lata temu technologie kosmiczne satelitarne. Są firmy, które w Trójmieście działają. Na Politechnice został utworzony kierunek studiów technologie kosmiczne i satelitarne. Nowy. To jest, jesteśmy na samym początku. Niewątpliwie taką dziedziną jest nanotechnologia, albo szerzej mówiąc inżynieria materiałowa.
to te dziedziny powodują, że można osiągać znacznie wyższe sprawności poszczególnych urządzeń, jak i całych systemów energetycznych czy gospodarczych. Pan profesor Stepnowski wspomniał o pewnej tendencji politycznej w pewnej atmosferze. Ja chciałbym powiedzieć, że absolutnie jesteśmy nastawieni na internacjonalizację, żeby nie powstało wrażenie, że chcielibyśmy się w jakikolwiek sposób izolować. Absolutnie nie. Rzecz polega tylko na tym, żebyśmy to robili na warunkach całkowicie partnerskich. Nie chcemy być już traktowani jako młodsi bracia przyjęci do wspólnoty europejskiej. My tam od zawsze jesteśmy, mamy swoje osiągnięcia naukowe, znamy swoją wartość. W związku z tym chodzi o to, że internacjonalizacja absolutnie tak, zarówno poprzez przyjazdy młodych ludzi ze wszystkich krajów świata, jesteśmy na to absolutnie otwarci, ale tak jak powiedziałem, na zasadach partnerskich. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja z tego poparcia bardzo się cieszę, bo nic nie daje tak, mówiąc wprost, wiarygodności, jak osoby, które swoim dorobkiem, swoim autorytetem są gotowe poprzeć moją kandydaturę. To świadczy o tym, że to nie tylko kwestie polityczne, ale również osoby, które pokazują swoim całym życiorysem znajomość lokalnych problemów i też dążeń, w jakich kierunkach Gdańsk powinien się rozwijać. To poparcie jest dla mnie bardzo ważne, bardzo za nie dziękuję. Tutaj profesor Cieśliński wspomniał o tym, że należy internacjonalizować uniwersytety w Gdańsku. Ja również jestem tego zdania, bo uważam, że Gdańsk stać na dużo więcej. Już w tej chwili robi w tym kierunku bardzo wiele. To, o czym też wczoraj wspominaliśmy, to w dalszym ciągu w Gdańsku jest trochę za mało wyciągnięta ta dłoń z Urzędu Miasta w kierunku również promocji nauki, która powstaje tutaj w Gdańsku, ale również ustawa nowa daje konkretne finansowe możliwości wspierania przez samorząd strategicznych dla Gdańska kierunków studiów, strategicznych z punktu widzenia również zakładów pracy w Gdańsku, w dużej mierze opartych właśnie o te technologie informatyczne, ale związane również z gospodarką morską. I w tym zakresie miasto Gdańsk na pewno będzie chciało bardzo blisko współpracować również z Politechniką Gdańską, ale również z Instytutem Maszyn Przepływowych w zakresie wspierania tych kierunków, takich jak chociażby budownictwo okrętów, aby te niezwykle istotne z punktu widzenia również gdańskich pracodawców, dla których największą bolączką, szanowni Państwo, jest tak naprawdę brak fachowych rąk do pracy, aby te luki uzupełniać i aby w tym kierunku Gdańsk się mógł w dalszym ciągu rozwijać. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję Panie Profesorze za to poparcie. Serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli wspólnie współpracować i wynieść tą gdańską naukę na jeszcze wyższą orbitę. Mamy patronów takich jak Jan Heweliusz, którzy myślę, że będą przyświecać naszym tym pięknym ideom. Dziękuję bardzo.